Natomiast sam referat zacznę od zdania, w którym, krótkiego zdania, w którym jednocześnie znalazł się truizm i kolokwializm. Mianowicie możemy chyba śmiało powiedzieć, że polska nauka kręci się wokół badań naukowych. I tak jak codziennie powstają setki publikacji naukowych, które są właśnie efektem zakrojonych na szerszą lub węższą skalę, ale jednak badań naukowych, tak samo samo nauczanie bez badań naukowych, które dostarcza wiedzy, informacji, nie byłoby możliwe. No i w końcu praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, którą zdobywamy dzięki badaniom naukowym, która w przypadku nauk medycznych przejawia się w leczeniu lub w dostarczaniu niezbędnych narzędzi do leczenia, to też efekt tak naprawdę badań naukowych. I teraz jeżeli weźmiemy te badanie naukowe, a raczej badacza, czyli osobę, która te badanie naukowe przeprowadza, i informacje o tej osobie zamkniemy w rekordzie bazodanowym, a następnie do tego rekordu bazodanowego dołączymy rekord informacji o danych badawczych, o laboratoriach, o aparaturze, o patentach, o publikacjach, to otrzymamy, a na koniec połączymy to jeszcze wszystko odpowiednimi powiązaniami, to otrzymamy w efekcie system, który możemy nazwać systemem typu CRISP. I mniej więcej już jakby mamy obraz, jak ten system CRISP wygląda i teraz jest najlepszy moment na to, żeby przedstawić oficjalną definicję takiego systemu. Niestety z tą definicją mieliśmy problem, dlatego że większość publikacji opisujących systemy typu CRISP definiuje te systemy przez pryzmat różnych funkcjonalności, próbuje tworzyć katalog funkcjonalności, katalog rodzajów publikacji, które te systemy prezentują. Natomiast nam się taka definicja o tyle nie podobała, że systemy typu CRISP trudno bardzo w ten sposób zdefiniować, dlatego że one bardzo często wymykają się z tego katalogu obowiązkowego i może się zdarzyć tak, że jakiś system, który ewidentnie jest systemem typu CRISP, nie będzie posiadał niektórych funkcjonalności lub nie będzie posiadał niektórych rodzajów danych. Zresztą na tym moim schemacie też widać tylko niektóre wybrane rodzaje danych. Polska Platforma Medyczna gromadzi znacznie większy zakres tych danych niż tu jest pokazane. To jest tylko taki schemat poglądowy. I dlatego postanowiliśmy zdefiniować system typu CRISP przez jego zadaniowość, czyli przez to, jakie funkcje taki system powinien tak naprawdę spełniać. Natomiast ta definicja ma też swoją wadę, ponieważ jest bardzo niekonkretna. Dlatego połączyliśmy te dwie metody definicji systemu, dodając jeszcze oprócz tego katalog funkcjonalności, ale zaznaczając, że nie jest to katalog obowiązkowych funkcjonalności, tylko najczęściej występujących funkcjonalności. I tutaj właśnie jest ten drugi slajd, który postanowiłem jednak Państwu przeczytać, dlatego że jest to właśnie definicja i definicja powinna być raczej przytoczona słowo w słowo. Więc Current Research Information System, czyli CRISP, to bazodanowy system informacji naukowej gromadzący i udostępniający szeroko rozumiane dane o badaniach naukowych. Systemy typu CRISP charakteryzują się zazwyczaj, specjalnie podkreślam tutaj słowo zazwyczaj, rozbudowanymi narzędziami raportującymi, głęboką interoperacyjnością i integracją z systemami gromadzącymi szeroko rozumianą informację o badaniach naukowych, których system CRISP nie zastępuje, odpowiednio zaprojektowanymi, ustandaryzowanymi formatami danych, na przykład format CERIF i rozległymi powiązaniami między poszczególnymi rodzajami danych, pozwalającymi na szeroko, na pozyskanie możliwie najlepszych raportów i zestawień oraz interfejsem umożliwiającym prezentację informacji o badaniach, badaczach i efektach badań na poziomie naukowca lub globalnym, w zależności od tego, jaki jest to system. Poziom globalny może być na przykład poziomem instytucji, czy w przypadku poziomów narodowych na przykład poziomem danej wiedzy, czy w ogóle kraju. I teraz tak, systemy CRISP w Polsce wprowadzane są właściwie od niedawna. Taki ogromny rozwój systemów typu CRISP, ogromna ilość powstających nowych systemów typu CRISP
To jest ostatnie kilka lat. Natomiast nie jesteśmy tak do końca też pozbawieni tych systemów typu kryzys w historii, dlatego że dwa duże systemy, z których jeden na pewno Państwo kojarzą, a drugi być może też, które pojawiły się w naszej polskiej rzeczywistości już wiele lat temu, jakby zapoczątkowały i dały taki asumpt do tego, żeby kolejne systemy typu kryzys wprowadzać. Pierwszy z tych systemów to jest Omega PSIR, system bazodanowy stworzony i zaimplementowany po raz pierwszy na Politechnice Warszawskiej. Jest to jednocześnie system, który jest taką bazą systemową naszej platformy, więc jest on nam tutaj szczególnie bliski. Natomiast drugim systemem, który Państwo na pewno znają albo przynajmniej słyszeli, to jest system Polon. To jest też klasyczny system typu CRIS, który już od wielu lat w tej polskiej rzeczywistości się znajduje. Ale oprócz tego w ostatnich latach powstało tych systemów bardzo dużo. Teraz na Eurocrisie jest obecnie zarejestrowanych 22 systemy typu CRIS na terenie Polski. Więc to jest naprawdę dosyć duża liczba, jak na nasze możliwości. Natomiast rzeczywiście te systemy są wdrażane u nas w Polsce dosyć późno. Literatura przedmiotu mówi, że na świecie te systemy są wdrażane już od 40, a nawet w jednym artykule znalazłem od 50 lat, czyli wtedy, kiedy w ogóle zaczęły powstawać systemy komputerowe, powstawały już pierwsze CRIS-y. Ale takie opóźnienie we wdrażaniu systemów tego typu ma swoje ogromne plusy również. Nie tylko same minusy, ale również dużo takich pozytywów można w tym znaleźć. System przez nas wdrażany, dzięki temu, że jest wdrażany teraz, cechuje się na pewno już dużo większą dojrzałością technologiczną. Te systemy typu CRIS obecnie są dużo bardziej nowoczesne, nie tylko ze względu na sam system, na same rozwiązania informatyczne, ale również została wypracowana już struktura danych takich obowiązkowych. Głównym takim schematem danych jest serif i nawet jeżeli systemy z tego serifa nie korzystają, wiem na przykład, że Polon bardzo długo przymierzał się do przejścia na serif, nie wiem, czy to się w konsekwencji udało, ale nawet jeżeli systemy z tego serifa nie korzystają bezpośrednio, czyli jeżeli nawet ta struktura, tak jak w przypadku zresztą PPM-u, nie jest strukturą w 100% zgodną z systemem serif, to jest przynajmniej wzorowaną i bardzo łatwo poprzez API przekładalną na format serif, więc jakby już z tej gotowej struktury danych możemy korzystać, ponieważ została ona już przez inne systemy dokładnie opracowana. Oprócz tego znamy już bardzo dokładnie katalog potrzeb informacyjnych, jakie wiążą się z systemami typu CRIS wdrażanymi w naszym kraju. I mówię tutaj nie tylko o potrzebach naszej administracji i naszych władz, jeżeli chodzi o instytucje biorące udział w tym projekcie, ale również o potrzebach Ministerstwa Szkolnictwa, a czasami nawet przede wszystkim o potrzebach Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym aspektem, który jest bardzo pozytywny, z którego możemy czerpać na podstawie doświadczeń systemów już wdrożonych, jest fakt, sposób wdrażania systemów typu CRIS, współczesnych systemów typu CRIS. Systemy typu CRIS obecnie są wdrażane jako takie podstawowe jądro systemu, które dzięki integracji z innymi systemami potrafi gromadzić dane z systemów, których nie zastępuje. Czyli jeżeli mamy do czynienia z systemem, z którego nie chcemy rezygnować, a jednocześnie chcemy mieć wszystkie dane w jednym systemie, to tutaj przychodzą nam z pomocą właśnie różne metody integracji. Sobie 5 minut przerwy. Tak. To sekundeczka, dobrze? Czy mamy jakieś problemy w połączeniu? Tak.
Korzystając z tej chwili przerwy, zapraszamy Państwa do zadawania pytań na czacie. Dziękujemy bardzo za gratulacje dla przedstawicieli wszystkich jednostek, które pojawiły się na czacie. Mamy drobne problemy techniczne, ale za chwileczkę powinniśmy do Państwa wrócić. Proszę o chwilę cierpliwości. Mamy taką propozycję, ponieważ nie wiemy, co wydarzyło się w Warszawie. Przeszlibyśmy teraz do kolejnej prezentacji, a do prezentacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wrócimy za chwileczkę. Czy możemy prosić panią Anastazję Śniechowską-Karpińską? O, przepraszam bardzo, już chyba mamy pana Pawła z powrotem. Zaraz zobaczymy, czy będzie słyszalny. Już możemy wrócić do prezentacji. Dobrze. Tak, kończymy na integracji z innymi systemami, czyli mówiłem o tym, że system typu CRIS zazwyczaj, składa się z takiego jądra, plus dodatkowo dołączone są inne systemy, które przy pomocy API potrafią wymieniać z tym systemem dane. I tutaj możemy mówić o dwóch rodzajach tych powiązań, tych integracji. Pierwsza to jest integracja z systemami wewnętrznymi, takimi jak na przykład system kadrowy, czy system dostarczający informacje o publikacjach naukowych. Natomiast drugim rodzajem jest integracja z systemami zewnętrznymi, które dostarczają informacje zmieniające się dosyć szybko i dynamicznie. I taka integracja jest o tyle istotna, że dotyczy ona tutaj na przykład różnego rodzaju punktacji i na przykład punktów impact factor czy cytowań. No, wiemy niestety, że ten rodzaj oceniania publikacji, dorobku naukowego jest nadal praktykowany, mimo że wiemy, że ma on pewne wady, ale niestety myślę, że od tego nie uciekniemy i właśnie systemy typu CRIS przychodzą nam tutaj na pewno z pomocą. I teraz w związku z faktem, że systemy typu CRIS są u nas wdrażane dosyć późno. Jest jeszcze trzeci element, który na potrzeby tego referatu nazwę tajemniczym elementem, który również został u nas wdrożony, ale żeby odpowiedzieć Państwu, pokazać potrzeby istnienia tego elementu, wrócimy do schematu, który pokazuje, jak wygląda nasz system od strony technicznej, jak wygląda schemat naszego systemu, czyli z jakich elementów się składa. Czyli mamy już w tym momencie system, który posiada rekordy informujące o badaczu oraz o poszczególnych aspektach działalności badawczej. I właściwie taki system bazodanowy można już by było nazwać systemem typu CRIS. I nawet niepotrzebny byłby tutaj żaden interfejs, ponieważ przy pomocy zapytań SQL można by było z takiego systemu pozyskać wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do tego, żeby można było nazwać taki system systemem typu CRIS. Ale taki interfejs oczywiście należałoby zaopatrzyć dodatkowo w bardzo szybką wyszukiwarkę, ale to nie interfejs jest tym tajemniczym elementem, o którym chciałem mówić. Oprócz tego jeszcze, systemy typu CRIS, czy nasz system typu CRIS został zaopatrzony w dodatkowe narzędzia pomocnicze, takie jak chociażby kartoteki wzorcowe. I tutaj przykładem może być kartoteka haseł wzorcowych MESH,
która dostarcza informacje o hasłach przedmiotowych dla naszych rekordów, ale również chociażby kartoteka czasopism, która jest kartoteką wzorcową, pozwala utrzymać spójność danych, a jednocześnie jest jednym z, te kartoteki są jednymi z podstawowych narzędzi usprawniających i umożliwiających wyszukiwanie naszej wyszukiwarki. I teraz te kartoteki również można powiązać z danymi gromadzonymi w systemie typu TRIS i dzięki tym powiązaniom usprawnić proces wyszukiwania. A teraz pojawia się właśnie ten tajemniczy element naszego systemu, ponieważ daliśmy użytkownikom już możliwość przeszukiwania i oglądania informacji o naszych danych, natomiast nie daliśmy jeszcze użytkownikom dostępu do samych danych. Fakt dania dostępu do tych danych sprawia, że system, który Państwu oddajemy w Państwa ręce, staje się w tym momencie podstawowym systemem wyszukiwawczym dla danych tworzonych przez daną instytucję, dla danych badawczych, dla wszelkich danych produkowanych dzięki właśnie działalności naukowo-badawczej. I to repozytorium również może być powiązane, rekordy z tego repozytorium również mogą być powiązane z rekordami istniejącymi w systemie typu TRIS. Jakie są plusy, benefity z takiego połączenia tych dwóch systemów? Po pierwsze, repozytorium zyskuje bardzo dobrą wyszukiwarkę, opartą na zazwyczaj lepszym niż standardowy silniku wyszukiwawczym i korzystającą z o wiele bogatszych metadanych, jak również z tych powiązań między poszczególnymi rodzajami danych. A system typu CRIS, tak jak już wspomniałem, otrzymuje dodatkowo dostęp do pełnych danych tych dokumentów, które są udostępniane na platformie. Ale jest jeszcze jeden, może nie równie istotny, ale na pewno istotny element takiego powiązania, który pozwala wyszukiwarce systemu typu systemu CRIS zaglądać wewnątrz artykułów i tam, gdzie mamy niewystarczające informacje opisujące dany artykuł, system typu CRIS pozwala przeglądać pełny tekst dokumentu i wyciągać brakujące, niezbędne informacje z tego pełnego tekstu, tworzyć na podstawie tych informacji indeksy i zasilić tymi indeksami możliwość wyszukiwania przez tą naszą wyszukiwarkę. Teraz tak, obserwując systemy typu CRIS, które pojawiają się w ostatnich latach w Polsce, ale również systemy typu CRIS, takie gotowe, pudełkowe, które pojawiły się na świecie, zauważyliśmy, że takie powiązanie systemów typu CRIS jest dużo bardziej efektywne i dużo lepsze, jeżeli taki system powstaje już gotowy, zaprojektowany jako system połączony. Do tej pory systemy typu CRIS łączyły się z istniejącymi już repozytoriami, natomiast PPM, Polska Platforma Medyczna, jest systemem, który od początku w sposób przemyślany został połączony z repozytorium w taki sposób, że użytkownik korzystający z tego systemu nawet nie zauważy tej granicy między jednym a drugim systemem. Wszystkie dane i wszystkie interfejsy pozwolą wierzyć użytkownikowi, że jest to jeden spójny system. To jest jeden z tych dwóch kroków, które żeśmy zrobili troszkę do przodu, chociaż nie jest to rozwiązanie zupełnie nowe, ponieważ ono już jest nawet w naszej polskiej rzeczywistości praktykowane. Drugim rozwiązaniem, takim też krokiem do przodu, jest połączenie, o tym mówiła pani dyrektor Renata Sławińska, jest udział w przedsięwzięciu ośmiu partnerów, z których każdy otrzymał swojego lokalny system typu CRIS, ale również dzięki temu projektowi powstała centralna platforma, która potrafi agregować dane z tych wszystkich systemów w taki sposób, żeby po pierwsze zniwelować różnice, jakie występują w polityce i sposobie gromadzenia danych w poszczególnych jednostkach, jak również pozwolić na deduplikację tych danych, ponieważ dane spływające z poszczególnych systemów typu CRIS
na pewno będą w większym lub mniejszym stopniu się powtarzać. I tak jak pani dyrektor Słowińska mówiła o wielu problemach, które musieliśmy w procesie tego wdrożenia, tego w ogóle projektu przejść, tak ja bym dodał do tych problemów jeszcze właśnie ten problem. Musieliśmy niestety bardzo dużo i pracować nad tym, żeby te dane, pomimo że pochodzą z różnych systemów i z różnych technologii gromadzenia, żeby po włączeniu ich na platformę centralną nadal miały swoją wartość analityczną. I teraz jeszcze też na koniec kilka przemyśleń wzorem referatu pani dyrektor, po tego powitania pani dyrektor Renaty Sławińskiej. No, bardzo istotnym aspektem tego systemu jest oddanie w państwa ręce właśnie repozytorium. O tym mówiła pani dyrektor Sławińska i o tym informacja będzie się jeszcze pojawiała również w przyszłych referatach. Mianowicie będziemy, czy chcemy, czy nie, coraz bardziej obligowani do tego, żeby dane badawcze i wszelkie inne dokumenty powstające dzięki badaniom finansowanym przez instytucje publiczne jednak deponować w otwartym dostępie po to, żeby mogły być one ponownie wykorzystane. Te wymagania instytucji finansujących z takich wymagań tylko na razie zachęcających coraz bardziej przechodzą w takie wymagania o charakterze obligującym. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby wdrożyć w naszych instytucjach nie tylko system typu CLIS, ale również repozytorium. Myślę, że to chyba jeszcze jedno ważne przemyślenie, też takie troszkę na boku. Jeżeli chodzi o jakość danych, które gromadzimy, to biblioteki, które wzięły na siebie ciężar wdrożenia tego systemu, mają świadomość tego, że dane publikacji gromadzone przez biblioteki są na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o możliwość zaspokojenia potrzeb systemu typu CLIS, dlatego że wymagania zarówno naszych władz, jak i administracji co do tych danych, jak również wymagania ministerstwa co do tych danych były od początku bardzo wysokie i myślę, że biblioteki śmiało mogą powiedzieć, że na bardzo wysokim poziomie były w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne właśnie zarówno władz, jak i ministerstwa. Natomiast pozostałe dane gromadzone obecnie na platformie są to dane bardzo często zbierane w celach administracyjnych i ich jakość jest na pewno wystarczająco dobra, żeby zamieścić je na polskiej platformie medycznej, dlatego że mogą one posłużyć przede wszystkim jako dane służące do promocji osiągnięć poszczególnych pracowników naukowych, poszczególnych badaczy. Natomiast niestety ich jakość, jeżeli chodzi o dane analityczne dla systemów typu CLIS, jest troszkę niższa, dlatego że nie spełniają one dwóch kryteriów, bardzo często dwóch kryteriów kompletności. Kompletności na poziomie, kompletności jakościowej na poziomie rekordu i kompletności ilościowej na poziomie rodzaju publikacji. I teraz, jeżeli chodzi o kompletność jakościową, do wytłumaczenia, na czym polegają te dwie kompletności, posłużę się przykładem. Jeżeli chodzi o kompletność jakościową, jeżeli zdecydujemy się, że będziemy potrzebowali dokonywać zestawień zestawień danych dotyczących projektów i zestawienia te będą miały zawierać informacje o wartości projektu, o ilości funduszy, jakie zostały przeznaczone, to wszystkie rekordy projektów, które są gromadzone, powinny tą daną posiadać. Natomiast jeżeli chodzi o kompletność ilościową na poziomie rodzaju danych, to jeżeli zakładamy, że będziemy potrzebowali dokonywać zestawień projektów za jakiś okres, to wszystkie projekty z tego okresu również w systemie powinny się znaleźć. I teraz, jeżeli chodzi o różne rodzaje danych, które mogą być gromadzone w polskiej platformie medycznej, to włączanie poszczególnych rodzajów danych będzie zależało oczywiście od konkretnego partnera i od tego,
na gromadzenie jakich danych w przyszłości się ewentualnie jeszcze zdecyduje, ale musimy pamiętać, że żeby gromadzić takie dane w sposób kompletny na tych obu poziomach, niezbędne będą rozwiązania systemowe w uczelni i my mamy świadomość tego, że te rozwiązania systemowe będą wymagały tego, żebyśmy my w pierwszej kolejności Państwa tym wdrażanym systemem zachwycili. I tak jak pani dyrektor Renata Sowińska powiedziała, bardzo ciężko pracujemy nad tym od 3 lat i już za kilka miesięcy system zostanie zapełniony tą zakładaną w projekcie ilością danych i myślę, że wtedy być może uda nam się Państwa właśnie tym systemem zachwycić i skłonić do tego, tutaj szczególnie zwracam się do naszej administracji i władz, skłonić do tego, żeby powoli włączać poszczególne kolejne elementy danych do gromadzenia w tym systemie. Zachęcam Państwa do zadawania ewentualnie pytań na czacie i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.